Teraz przejdziemy do spotkań z Panem Jezusem Chrystusem po Jego zmartwychwstaniu. Czyli spotkania po zmartwychwstaniu Pana. I jedno z takich spotkań to było spotkanie Pana Jezusa z Marią Magdaleną przy pustym grobie. Jest to opisane w Ewangelii Jana, rozdział 20, wersety od 1 do 18. Rzekł jej Jezus, Mario, ona obróciwszy się, rzekła mu po hebrajsku Rabuni, co znaczy nauczycielu. Mamy tutaj wyraźny przykład poświęcenia. Maria z Betanii w tym dniu posiadała największe poznanie Chrystusa, natomiast Maria Magdalena najbardziej poświęciła się dla Pana. Te dwie niewiasty poznały cudowną osobę swojego Zbawiciela o wiele bardziej niż wszyscy inni. Tak, nawet bardziej niż sami uczniowie. Poświęcenie Marii Magdaleny wyrażało się w tym, że ona aż czterokrotnie biegła do grobu. Pierwszy raz pobiegła w dzień ukrzyżowania wieczorem, aby zobaczyć, gdzie Pana Jezusa Chrystusa położono. Drugi raz następnego dnia wieczorem, aby przyjrzeć się temu grobowi. Po raz trzeci w niedzielę rano. Wtedy zobaczyła już pusty grób. Po raz czwarty poszła w tą samą niedzielę i wtedy spotkała tam zmartwychwstałego Pana. Nagrodą za jej poświęcenie było osobiste spotkanie z Panem Jezusem Chrystusem. Maria Magdalena i Maria z Betanii. Maria Magdalena stała u grobu i płakała. Ona skierowała po raz kolejny swój wzrok na miejsce, gdzie Pan Jezus Chrystus został pochowany. Nagle zauważyła tam dwóch aniołów ubranych w białe szaty, którzy spytali ją, niewiasto, czemu płaczesz? Jej odpowiedź była krótka i klarowna. Wzięli Pana mego. Wtedy odwróciła się i zauważyła Pana Jezusa Chrystusa, jednak nie rozpoznała Go, jakże często zdarza się to i nam, wierzącym. Pan Jezus Chrystus zwrócił się do niej, pytając, niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Tym odróżniał się od aniołów. Niebiańskie stworzenia mogły widzieć jedynie jej łzy, jednakże Syn Boży widział także serce i wiedział, że ona szuka swojego Pana. W swojej miłości do Niego i w trosce o Niego, Maria, mniemając, że to ogrodnik, odpowiada, Panie, jeśli Ty go wziąłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go wezmę. Te słowa bez wątpienia objawiają brak poznania, ponieważ ona szukała żyjącego wśród umarłych. Jednocześnie jednak pokazały, jak ważne miejsce zajmował Pan Jezus Chrystus w jej sercu. Mario, dobry pasterz, nazywa swoją owieczkę po imieniu. Wtedy ona rozpoznaje jego głos i odwraca się, ponieważ ma mnóstwo pytań do niego, nazywa go nauczycielem. Maria pragnęła dotknąć Pana Jezusa Chrystusa, ponieważ jego osobista obecność na ziemi i pośród uczniów była wielkim błogosławieństwem. Jednak on mówi do niej, nie dotykaj mnie. Tym samym dał jasny przekaz, że dla wierzących chrześcijańskiego czasu nie będzie już osobą, którą będzie można widzieć czy dotykać. Jego dalsze słowa pokazują jednak, że ta strata będzie zastąpiona nowym, jeszcze większym błogosławieństwem. Ale idź do braci moich i powiedz im, wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego. Te słowa są tak ważne, że niełatwo jest powiedzieć coś na ich temat w krótkim zdaniu. Pan Jezus Chrystus nazywa swoich uczniów braćmi. Na podstawie Jego dzieła oraz dzięki zmartwychwstaniu i niebowstąpieniu należą oni do rodziny Bożej. Są synami i dziećmi Bożymi. Dlatego Jego Ojciec jest także ich Ojcem, a Jego Bóg ich Bogiem. Zauważmy jednak, że Pan Jezus Chrystus nie mówi wstępuję do Ojca naszego i Boga naszego, nawet jeśli posiadamy Bożą naturę i staliśmy się synami niebiańskiego Ojca, to jednak pozostajemy ludźmi. Jezus Chrystus Pan jest jednak tym jednorodzonym Synem w jedynym w swoim rodzaju
związku z Bogiem i Jego Ojcem.